Dla Ducha Świętego, dla mnie, dla was słuchających. Przyjdź Duchu Święty przez potężne wstawiennictwo Matki Najświętszej w tajemnicy zwiastowania. Niech się stawia za nami Archanioł Gabriel, który zwiastował Maryi, Archanioł Michał, nasi patronowie Chrztu Świętego, bierzmowania, zbawieni wszyscy i chóry anielskie. Witam prezesa, pana Aleksandra. Panie, przyszły dwie tu nowe osoby. Trzy. Jedna już była. Tak żartuję. Dobrze, się gromadzimy na tej mszy rekolekcyjnej. Człowiek nieraz ma tak tyle tematów w głowie, chodzi, na raz wszystko człowiek nie powie. Trochę chcę powiedzieć, ale tyle tych inspiracji Pismo Święte daje, żeby o tym mówić, o tym. Ale wyjdziemy od tej sceny zwiastowania. Wielu Polaków jeździło do Rzymu na audiencję z Ojcem Świętym w środę. Także wielu jeździło do Rzymu, w niedzielę się spotykało z Ojcem Świętym. Mówię o Janie Pawle II i to była modlitwa Anioł Pański. Nieraz może ludzie mówili, idziemy na modlitwę na Anioł Pański, ale sobie nie zawsze zdawali, o co to chodzi, co to jest za Anioł Pański. To jest bardzo popularna modlitwa katolików, chrześcijan od wieków, Anioł Pański. Skąd się wzięła ta modlitwa Anioł Pański? O z tej Ewangelii dzisiejszej. Czytamy Ewangelię o zwiastowaniu anielskim. Się rzeczy nadzwyczajne w historii zbawienia działy. To tak, nie takie normalne, tylko nadzwyczajne. Archanioł Gabriel w widzialnej postaci stąpił na ziemię do Nazaretu. To było Palestyna, Galileja, niedaleko Morza Galilejskiego, tam gdzie rybacy byli Piotr, Andrzej, Jan, synowie Zebedeusza. I tam to właśnie się wydarzyło. Co Pismo Święte opisuje, to nie jest jakaś mityczna sprawa, tu gdzieś może ktoś wymyślił. Konkretne miejsce, Ziemia Święta, Palestyna, Nazaret w Galilei, blisko Morza Galilejskiego, Jeziora Galilejskiego. To było w konkretnie 2020 lat temu, bo zwiastowanie było szybciej niż Boże Narodzenie, 9 miesięcy, czyli 2020 lat temu to się wydarzyło, co tu pisze Ewangelia. Konkretnie historycy piszą nie tylko Ewangelia, ale także świeccy historycy wyraźnie piszą, że się na dłużej zapewne. Człowiek się doprowadził do takiej katastrofy, że sam sobie nie mógł pomóc. Czy chory może wyleczyć chorego? Czy ślepy może prowadzić ślepego? Do dołu wpadną obydwaj. Dlatego był potrzebny Zbawiciel z nieba, żeby człowieka z tego padołu wydobyć. I taka mała owca, jak spadnie w przepaść, daj Boże, żeby przeżyła, jak przeżyje, na coś miękkiego spadnie, czy ona ma szansę się z przepaści 100-metrowej wydobyć, owca, i ma szansę. Musi ktoś przyjść tam, zejść do niej i tą owcę wydobyć. I człowiek potrzebował takiego Zbawiciela. I ci, co byli 2000 lat temu i teraz obecni, wszyscy potrzebujemy. I ojciec Zdzisław, i wszyscy opiekunowie, i kierownik, i każdy z was potrzebuje Zbawiciela. Jezusa Chrystusa to jest Zbawiciel całego świata, historii, dzisiaj i jutra. Jezus Chrystus. Mi się podobają takie określenia Zbawiciela jako dobrego pasterza. Ojciec Kamil na Facebooku posty codziennie daje i tam daje Ewangelię każdego dnia, jest też taka refleksja krótka. Kamil z naszego, on taki jest młody, współczesny, używa tych metod, jest bystry. Ale gdy dał post o dobrym pasterzu i obrazek dał dobrego pasterza, codziennie ma wejść 300 wejść, 400 wejść ludzi, a jak dał dobrego pasterza, było 1300. Czyli figura dobrego pasterza się ludziom taka jest dobra dla nich. Dlatego chcą ludzie, owce zagubione chcą dobrego pasterza. Jak się mówi dobry pasterz, to nikt się dobrego pasterza nie boi, bo jest dobry pasterz. Przed wilkiem ucieka każdy,
żeby go nie zagryzł, nie zginął, ale dobry pasterz owcom nie szkodzi. Żadnej owcy nie szkodzi. Mamy, Pan Jezus mówi o dobrym pasterzu, ale także prorok Ezechiel też mówi o dobrym pasterzu. I są wyśmienite słowa. I teraz słuchajmy to i róbmy sobie takie w sercu refleksje. Jaką owcą jestem? Jaką owcą jestem? I tak pisze prorok w imieniu Boga. Ja sam będę pasł moje owce. Ja sam będę je układał na legowisko. Będzie pas, a gdy przyjdzie noc, będzie układał na legowisko. Mój Pan Bóg, zagubioną odszukam. Zagubioną odszukam. Będę szukał. Zagubioną. Sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę. Nieraz jak ktoś doświadcza jakieś rany, to zaraz przychodzi pielęgniarka, sanitariuszka, albo kobieta, albo mamusia i to ranę opatruje. Skaleczoną opatrzę. Chorą umocnię. Chodziłem po salach, widziałem, niektórzy byli panowie chorzy. I dla każdego właśnie Bóg jest dobry. I dla chorego, dla zagubionego, zgubionego. Chorą umocnię, czyli wszystko to, co słabe ludzkie, jest ujęte w trosce dobrego pasterza, Jezusa. I także Ojca Niebieskiego, który jako ojciec pasterz wysyła Syna, który jest, można powiedzieć, sprawniejszy, posłany z nieba i On to za Ojca to dzieło wykona. Bo Ojciec nie przyjął ciała ludzkiego, ale posłał: Ty, Jezusie, mój Synu, Słowo moje, Ty stasz się człowiekiem, się staniesz, będziesz pasterzem. I jeszcze jedno zadanie. Tu mamy wszystkie problemy ludzkie, choroby, skaleczenia, zagubienia ujęte, ale ktoś powie, może taki nie jestem jeszcze, może się lepiej czuję. A tłustą i mocną będę ochraniał. Może ktoś jest tłusty, mocny, się czuje, pasterza nie potrzebuje, ale szatan, jak lew ryczący, krąży, żeby tą mocną pożreć. Dlatego ja będę mocną ochraniał, żeby nie wpadła w sidła, bo też ktoś może być mocny i pyszny, kto chodzi tak górą, niech patrzy, żeby nie upadł. Nieraz orły latają i potem się stają nocnymi ptakami, czyli jest potrzebna pycha, choć czuje się mocny, ale nie dzięki łasce Bożej, tylko dzięki dobremu Bogu, że jestem mocny, bo akurat mnie pewne rzeczy minęły. Jest taka modlitwa o pogodę ducha, chyba znacie, 12 kroków. Boże, użyć mi pogodę ducha, bym się pogodził z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi bym zmieniał to, co mogę zmieniać. Mądrości bym umiał odróżniać jedno drugiego. Ale potem jedni dodają tak. Dziękuję Ci, Boże, za to, co mi dałeś, ale też dziękuję Ci za to, co mi zabrałeś i dziękuję Ci za to, co mi zaoszczędziłeś. Jeżeli ktoś jest mocny i mówi, ja to tam dzięki sobie się nie dam, gdzieś tam nie jestem, na przykład w schronisku nie jestem, nie jestem w więzieniu, ja umiem o siebie zadbać, to jest pycha, bardzo groźna sprawa. Może się nawet tam znaleźć kiedyś, gdzie się nie spodziewa. Musi być człowiek pokorny. Dzięki Bogu jestem tłusty i mocny, silny, czyli potrzebna człowiekowi pokora, wielka pokora. I czego mi, Boże, zaoszczędziłeś? Nieraz ktoś nie miał takich trudnych warunków rodzinnych. Ojca nie miał takiego złego, czy matki. Dlatego Cię dobrze wychowali, zatroszczyli się, miałeś rodzeństwo, a inni mieli patologiczne rodziny i ktoś o nich miał zatroszczyć. Dlatego wpadli w szpony wilka i tyle w życiu musieli ucierpieć. Ale życie nie jest przegrane, póki jeszcze żyję, mam dane jeszcze kolejne dni, to dajmy się znaleźć dobremu pasterzowi. Dajmy się znaleźć. Ja sam będę pas moje owce, ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pas sprawiedliwie. Jak my mamy w czerwcu uroczystość serca Pana Jezusa, to czytanie jest brane. Często na 3 lata są rozmaite czytania, ale ja lubię do tego wracać. To jest tak wyśmienite czytanie, że nad nim
można medytację przed Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem przeprowadzić i się poczuć uzdrowionym przez lektury, do adoracji Jezusa i do medytacji Słowa Bożego. Mam taki tekst zaznaczony w Nowym Testamencie, który określa dobrze naszą kondycję. Ja jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzić mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Czy ten tekst pisze prawdę? Jak to jest? Czy ktoś tak sobie wszystko ma idealnie poukładane, że tam tylko dobro i dobro? Czy tak jest taki człowiek tu w nas? Nie znam takiego. Ja też nie znam. Czy ktoś zna takiego człowieka, że tam zło się nie pojawiło i go nie ciągnie w dół? To może panowie znają takiego? Jest? Może w Solisku jest? Nieobecny. Ja się wygłupiam trochę, ale drodzy moi, tylko to jedno słowo. Nieszczęsny jak człowiek. I ksiądz, i papież, każdy taki coś doświadcza, że dobro chce, a zło się narzuca. I skąd się dzieją ludzie święci? Skąd mamy święte? Takie, każdy w sobie to ma. Skąd się święci biorą? Jak każdy tego diabła ciągnie do zła, a anioł do dobra. Skąd się święci biorą? To ci ludzie, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, mają skrzydła jak orły i biegną bez nużenia, fruwają. Czyli trzeba Boga uwierzyć, Bogu zaufać i Boga prosić o potrzebną pomoc, o siłę. Dlatego, jeżeli ktoś się nie modli, drodzy moi, nie ma szansy, żeby był dobrym człowiekiem, żeby się nawrócił. Tylko w grzechach będzie żył cały czas. Czy taki człowiek ma szansę się podnieść z tego bagna? Nie ma. Będzie w bagnie aż do śmierci. Aby się podnieść z tego bagna, które w sercu człowieka jest potrzebna wiara. Jest potrzebna modlitwa do Boga, żeby mnie z tego bagna wyciągnął, bo sam tylko będę zły. Sam siebie jestem tylko godny do piekła pójść, ale gdy uwierzę, zawołam Pana Boga, to mogę być zbawiony. Jest potrzebna taka, jest taka scena w Piśmie Świętym. Płyną apostołowie w łodzi, Pan Jezus sobie śpi, bo tak się zmęczył cały dzień, tam nauczał, czynił cuda i burza była na jeziorze. Łódź prawie zalewana, a Pan Jezus śpi spokojnie, bo on Ojcu ufał, się nigdy nie bał niczego. A jak się bał w ogrójcu, to się modlił do Ojca. I potem, Panie, czy to obojętne, że my giniemy, a Pan Jezus stał i milcz, i jezioro się cieszyło. I potem mówi, czemuście zwątpili małej wiary? Jeżeli ktoś nie ma wiary, się nie modli, tylko wszystkiego się boi, a mnie to ten strach zapija, albo narkotyki zażywa, albo cokolwiek, żeby uciszyć ten strach. Każdy człowiek chce być bezpieczny. Ja chcę być bezpieczny, Pan Ale, każdy opiekun chce być bezpieczny. Skąd to bezpieczeństwo czerpać? Do psychologa chodzi trzeba. Nie? Do psychologa, do tego, do terapeuty, bo się lękam. A ja mówię, niekoniecznie. Trzeba zaufać Panu Bogu i się do Boga modlić, bo mężny człowiek to jest ten, który się modli. Męstwo to jest strach, który się pomodli. Jeżeli ktoś ma strach i się modli, strach mija. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę.
Czyli każdemu człowiekowi, który chce się z tego zła wydobyć, który jest w nim, jest potrzebna wiara i modlitwa. Jak się modlić? Boże, pomóż mi. Panie, ratuj mnie. Przebacz mi grzechy. Weź mnie do nieba, bo tam tak daleko. Chcę być zbawiony, bo nie ma tu wyjść. Ktoś mówi, ja tam w niebie nie chcę być. To gdzie będziesz? Nie ma miejsca pośredniego. Albo piekło, albo niebo. Gdzie chcę być? Nie ma, że jest jakieś życie pośrednie. Nie ma takiego życia. Czasowo jeszcze może być czyściec, który się skończy. Po śmierci ludzie niedoskonali idą do czyśćca, ale po pewnych latach wszyscy wychodzą do nieba. Czyli, drodzy moi, jest tylko dwa wyjścia ostatecznych. Albo niebo, albo piekło. Ale Jezus przyszedł na ziemię jako dobry pastor, to Bóg go będzie wydobywał. To trzeba codziennie wołać. Mamy taką modlitwę piękną. Panie, ratuj, Boże, pomóż, albo Matko Boża, pomóż, albo po Twoją bronę. Ale najdoskonalsza modlitwa to jest Ojcze Nasz. Cudowna modlitwa, jaką nam Jezus dał. Jan nauczył swoich apostołów modlitwy. Potem Pan Jezus się modlił tam całą noc. Apostołowi mówi, Jezu, naucz nas. Jan nauczył swoich uczniów, a Ty nas naucz. Jezus mówi tak. Gdy się modlisz, to się tak modli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I siedem próśb. Święć się imię Twoje. Bądź wysławiany, Boże. Niech Cię chwalą, Boże. Dziękują Tobie. Egoista chce, żeby on był na świeczniku, pierwsze miejsce. Nie, niech klaszczą wszyscy. Ja. A człowiek, który wierzy w Boga, mówi, święć się imię, ale Boga. Ja będę tylko sługa nieużyteczny. Święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Czyli panuj Ty, nie Putin, nie car, nie kto inny, jakiś zabójca, Hitler, tylko Ty, Boże, króluj. Niech oni właśnie tracą władzę. Przyjdź królestwo Twoje. Czyli Ty, Król Boże. Bóg jest królem nie przemocy, tylko jest królem miłości. Nasz ojciec Mateusz nazywał go królem miłości. Jest taka niedziela Chrystusa Króla na końcu roku liturgicznego przed Adwentem i tam mówi, królestwo to jest królestwo miłości, prawdy, życia, wolności, dobra, to jest królestwo Jezusa. I my o to królestwo się modlmy, żeby ono, prawa królestwa panowały. Niech się zaczyna już na ziemi, a w pełni będzie w niebie, czyli święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I prośba trzecia, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dlaczego ludzie się na ziemi bardzo denerwują, przeklinają, złorzeczą, biją? Bo są egoistami. Często są niezadowoleni, że nie jest ich wola. W domu się kłóci mąż z żoną, bo nie jest po jego myśli. Żona się kłóci z mężem, bo nie jest po jej myśli. Bo są egoistami. W pracy się żrą, bo nie jest po ich myśli. Szef, czy ktoś tam czasem też nieraz ma taki agresywny temperament wszystkich pod stopę, depcze. Bądź wola Twoja, to jest podstawa. Dlatego się kłócą, bo nie jest ich wola. A człowiek, który jest pokorny, mówi, Boże, bądź Twoja wola, nie po mojej myśli. I ta modlitwa o pogodę ducha jest właśnie po to. Boże, udziel mi pogody ducha, bym się pogodził z tym, czego nie mogę zmienić. Często jest tak w życiu, że nie mam wpływu. Tylko jestem taką odrobinką i się nie denerwuję, że nie jest po mojej myśli, bo nie będzie, ty nie kierujesz światem. Nawet nie jest wszystko po myśli Pana Boga. Prawdę mówiąc, przyroda, świat, gwiazdy po myśli Pana Boga krążą. Ale to, że człowiek ma wolną wolę, to już Bóg jest bezsilny. Jeżeli człowiek zechce grzeszyć, to będzie grzeszył. I na siłę nie będzie dobry. I tu jest Bóg bezradny. Wobec woli człowieka jest bezradny. Dlatego módlmy się, żebyśmy tą egoistyczną, pyszną wolę kierowali, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Oto się módlmy. Udziel mi pogodę ducha, bym się pogodził z tym, czego nie mogę zmienić. Bym się nie kłócił, nie denerwował. Nie mam wpływu. Oto się módlmy, pogodę ducha. Czyli bądź wola. To są trzy najważniejsze prośby Ojcze Nasz. A dopiero potem myślimy o sobie. Czyli chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb, dach nad głową, mieszkanie, ciepło, szkoła, praca, to jest tej prośby streszczone. Chleba naszego daj nam dzisiaj. Jeżeli ten chleb mam, to go szanuję,
I dziękuję Panu Bogu, tak jak na przykład się po posiłku dziękujemy, że Boże, za ten posiłek dziękujemy. Pyszny człowiek mówi, to ja sobie zapracowałem, to ja. Guzik prawda, opatrzność Boża ci dała. W wielu krajach jest głód, nędza, susza, nieurodzaje, a my to mamy. Uwielbiajmy Pana Boga i jeszcze z innymi się dzielmy, a nawet wysyłajmy za granicę. Nieraz takie, żeby cenę utrzymać, nieraz zatapiają wielkie tysiące ton zboża w morzu, żeby tylko cenę utrzymać. A tu ludzi głoduje, bo się liczy tylko Bożych pieniędzy, a to można rozdać. Nieraz mówią, taka utylizacja jest potrzebna, a to trzeba rozdać. Nie jakaś utylizacja z pokarmów robić, tylko rozdać chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I za to dziękujmy i się dzielmy chlebem, tak? Brat Albert. Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy winowajcom. Ludzie się nie spowiadają. Nie mają poczucia grzechu. Mówi, ja tam nikogo nie zabiłem, nie spaliłem. Co tam? Nie mam się z czego spowiadać. Kłamstwo, totalne kłamstwo. Kto mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Nawet dzisiaj po salach po prostu zachęcałem do spowiedzi, tam jeden gość mówi, nie mam grzechu. Robia. Kto taki jest? Kto nie ma grzechu? Czy jest taki? Ale tak szczerze, czy jest taki, że nie ma grzechu? Tego człowiek jest kłamcą. Jak mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą strasznym, diabelskim. Choć nie musi się spowiadać, ale niech nie, przynajmniej nie kłami w żywe oczy, że nie ma grzechu. To jest nieprawda. Ojcze nasz, mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 7 razy człowiek grzeszy dziennie. Może nie w ciężkie, ale coś tam cały czas. Kiedyś była taka kobieta i szła do kościoła i była własnie uświęcająca, a tam się zdenerwowała na kierowcę, bo tam to źle przy niej kleła pod nosem tego. I potem miała takie objawienie, Katarina Rivas to zapisała, Matka Boża wytłumaczała im mszę świętą. I potem Matka Boża jej przypomniała, widzisz, tu się zdenerwowałaś, tam na dzieci, tam w domu, żeście wybierali się też, tam były niesnaski pewne, ty mówisz, że grzechu nie masz. Masz grzechy, małe, duże, większe, trzeba zawsze pokorę. Moja wina. I to trzeba się szczerze bić, nie w czyjeś piersi, tylko w swoje. Że każdy ma grzechy, ksiądz ma grzechy, do spowiedzi często chodzi ksiądz, nie tak, że często chodzę do spowiedzi, bo jestem bardzo słaby, żebym mógł mszę odprawiać, żeby komunię przyjmować, niech ktoś mówi, że nie ma grzechu. Trzeba się nawrócić i mówić, mam grzechy i to 2 markami. Tak, to jest dopiero prawda o człowieku. Bo czego faryzeusze, Jezus był zły na faryzeuszu, bo oni byli bez grzechu. Jezus nie mógł znieść ich po prostu. Przyszedł faryzeusz do kaplicy, tak do świątyni, stanął przed ołtarzem, mówi, Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik tam. Codziennie się modlę, daję 10 wszystkiego, poszczę 2 razy w tygodniu, nie jestem cudzołożnikiem. To jest dopiero klasa, facet. A z tyłu pod drzwiami tam się bił w piersi grzesznik. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Miej litość. I Pan Jezus mówi tak. Nie ten z przodu został usprawiedliwiony. Poszedł z grzeszkami do domu. Ten z tyłu, który bił się w piersi, to był usprawiedliwiony. Czyli jest potrzebna pokora. Ja mam grzechy, to wielkie grzechy. I nieraz latami niewyznawane mam. I nie ma co kłamać, że nie mam grzechu. Latami nieraz taki bagaż dźwigam na plecach. Bagaż na plecach. I to trzeba się w piersi uderzyć. Mam grzechy wielkie. Boże, zlituj się nade mną. Jak ja stanę przed Bogiem w chwili śmierci, jak ja się latami nie chcę do Boga wyznać Bo. I dlatego w modlitwie Ojcze Nasz trzeba codziennie mówić, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy. Nieraz jest problem z przebaczeniem. Nieraz jak ktoś się znajdzie w schronisku, jest bardzo zły. Na cały świat, żona, dzieci, albo ktoś tam w pracy, w ogóle im nie przebaczy, ja tego nie mogę przebaczyć. Trzeba prosić Boga o łaskę. Jeżeli ja chcę mieć miłosierdzie w chwili śmierci, to ja też muszę to miłosierdzie okazać drugiemu.
Człowiekowi, który tak samo jest słaby, ma tę wadę, co ja, być wyrozumiałym i mu serca przebaczyć. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I ten czas dopiero Bóg mnie przebaczy, gdy ja serca przebaczę winowajcom. I prośba ostatnia. Zbaw nas ode złego, od zła, od złego, od szatana. Taką dzisiaj obrazek rozdawałem. Modlitwa do Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy, a Ty wodzą niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Czyli taka modlitwa w końcu Ojcu Nasz, zbaw nas od złego, to jest od szatana, od grzechu, od nieszczęść. I tam się zawiera ratunek o pomoc w wszelkich nieszczęściach. Tak streściłem trochę Ojcze Nasz, tylko warto się modlić. Jeżeli ktoś mówi, ktoś papieża i wódki nie odmawia, to jak Boga pokocha? Nie ma szans. Niech pacierz dwa razy dziennie odmawia. Matka Boża w Lasalecie się objawiła i miała pretensje do ludzi, że się nie modlą. Mówi, przynajmniej dwa razy dziennie. Rano Ojcze Nasz i zdrowaś Mario i wieczorem Ojcze Nasz i zdrowaś Mario. To jest minimum dla każdego ochrzczonego człowieka, wierzącego. Nieraz ludzie się latami nie modlą. Trzeba się przemóc, ćwiczyć się duchowo, ćwiczyć. Jak nie mówię z pamięci, to czytam w swojej bezmy Ojcze Nasz napisane zdrowaś Mario i czytam. Nieraz komuś do Boga daleko, bo ojca miał złego i się do ojca nie może nie być pomodlić, to niech zaczyna inaczej. Od Matki Bożej niech zaczyna. Bóg ma dwie ręce. W Jezusie swoją miłość objawił i w Matce Bożej. To niech się modli do Matki Najświętszej. Tak dzisiaj właśnie Ewangelia opisuje, tą modlitwę mamy z Pisma Świętego wzięte. To, że zdrowaś Maryi odmawiamy, to jest modlitwa Archanioła Gabriela. Dzisiaj właśnie czytamy, zdrowaś, bądź pozdrowiona Mario, pełna łaski Pan z Tobą. I to jest właśnie słowa Gabriela. I słowa Elżbiety są wzięte jeszcze. I błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. To będzie w niedzielę czytane Adwentu. I te słowa z nieba Elżbiety Archanioła są wzięte i codziennie odmawiamy zdrowaś Mario. Kościół dodał jeszcze dla pokory drugą część tej modlitwy. Jak ktoś mówi, że nie ma grzechu, to się tam jest taka modlitwa, żeby przypomniała, że jest grzeszny. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Piękna modlitwa. Żeby i teraz mnie grzesznemu Matko Boża pomagała i w godzinę śmierci. Niektórzy ludzie lubią odmawiać na różańcu, to ile razy Matka Boża się objawiała, to objawiała różaniec. W Fatimie było 100 lat temu, jak objawiała w Lourdes, w Gieczwałdzie w Polsce się objawiała. Wszędzie mówi, odmawiajcie różaniec. Piękna modlitwa. A zbudowana jest tylko z tych dwóch modlitw. Ojcze Nasz na początku i 10 razy zdrowaś Maryjo. I na koniec uwielbienie Boga w Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ktoś mówi, to ja nie będę klepał pacierza, tak bezmyślna modlitwa. Nie jest bezmyślna. Modlitwa różańcowa nie jest bezmyślna. Ona streszcza 20 ważnych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Pierwsze wydarzenie to jest dzisiejsze Ewangelii, zwiastowanie. Potem drugie wydarzenie przypomina nawiedzenie świętej Elżbiety. Trzecie wydarzenie to jest Boże Narodzenie, obchodzimy to właśnie w grudniu, a w różańcu mamy jak codziennie. Potem jest ofiarowanie w świątyni, gdy miał Jezus miał 40 dni, mamy to takie 2 lutego Matki Bożej Gromicznej. Maryi, streszczenie Ewangelii. Potem mamy te nowe tajemnice, które papież dodał, światła. I mamy chrzest w Jordanie, potem mamy cud w Kanie Galilejskiej. Potem mamy Jezus głosi Ewangelię o Królestwie, czyni cuda, wyrzuca złe duchy. Potem się przemienia na górze Tabor i ustanawia Eucharystię. Czyli czy to jest klepanina? To jest życie Jezusa i Maryi. Potem mamy tajemnice bolesne. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu przed męką.
się krwawym potem pocił, potem był biczowany, potem miał koronę ściernie założone zamiast złotej, potem dźwigał krzyż na górę Kalwarię i piąta tajemnica, umarł na krzyżu. Czy jest to klepanie? Życie Jezusa. To jest różaniec. Myślę o tych tajemnicach różańca świętego, czy czytam, czy przypominam sobie z książeczki, czy z czegoś i odmawiam tę modlitwę. Albo dziękuję o coś Panu Bogu za coś, albo proszę o coś, albo przepraszam. To jest różaniec. I potem mamy tajemnice chwalebne. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, potem w niebo wstąpienie, po prawicy Ojca zasiadł, zesłanie Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą i uczniów Jezusa. Potem w niebo wstąpienie Matki Bożej, to obchodzimy 15 sierpnia. I ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi, też Królowa Polski. Czyli to jest klepanina? Właśnie, to jest życie. Sama Ewangelia streszczona w 20 tajemnicach. Człowiek tam się różańce modli, to sobie przypomina non-stop Ewangelię i wie, jaki jest cel jego życia. I przez ten różaniec właśnie Bóg wydobywa tą owieczkę zagubioną, z tego padoły go podnosi do góry. Tylko dzięki łasce Pana Boga. Amen. Zgadza się.